robactwo się z tobą złazi i zjeżdża ze wszystkich stron. A bieda coraz to większa. Onego dnia przyszło ich dwóch. Dwa szpetne hopy. Oba mieli giwery, latali po mieście i straszyli ludzi. Takie gangstery. Cześć, otwieram, czy zaprowadzisz? Ja poprowadzę, siada. Raport. Źle jest, szefie. Dragi nie idą, dziwki kasy nie dają, recesja ogólnie. U Mariana byłeś? Marian siedzi. Coś się załatwi. Chroboki tak łażą, łażą i się nad nami pastwią. Pieniążki są na ochronę? Pieniążki? No na ochronę. Ale recesja. Bardzo mały utarg. Dobra, dobra. Dawaj wszystko. Kupiłeś mi ziółka? Pewne, kochanie. A rolę w firmie załatwiłeś? Zaraz załatwimy. Może i wszystko byłoby dobrze, ale baba od tego ważniejszego tak se usrała, że chce, co by my robili u niej film. I tak się to wszystko zaczyna. Taka blondyna, jak jej co do łepy szczeli, to Boże pomogę jej. Montuj! Tu przytnij! Nie tu! No cofnij! Widzisz tam, widzisz, patrzysz na ekran! Chciałem zamówić film z moją żoną. Montuj! Nie mamy czasu! Do scenarzysty, proszę! Do scenarzysty! My nie mamy czasu! Przytnij to! Tak ci mówiłem. Chciałem panu przedstawić moją żonę. Cindy, pokaż się panu. Słucham, czy mogę pomóc? Pan zrobi film z Cindy, a my go będziemy promować. Ten scenarzysta z naszego klubu to już taki głupi był jak ten kokot. Inne mu baby były w głowie. Pieniądze wziął i zaczął kręcić. Dokąd jedziemy? Do mojego atelier. Zrobisz mi zdjęcia próbne? A masz ochotę? Miał. Jeronie, kto by się spodziewał, że ta baba jest tak o niewyżyto. Borok wpadł jak kobel do szamba. Tak to już je. A gangstery czegoś nie chyciły, to zdupczyli. I z kuli tego, że nie naloli do auta benzyny, to ich sztopło. Ja i ujrzeli tego Boroka, jak jedzie z blondyną. Nic więcej do gotki nie zostało. I no wziąć gwera i przerobić go na druszlak.
się tej motyce zachciało zaś, to poszło do inszego filmy kręcić. Inszy mógł od dupy narobić. Już scenariusz mam gotowy, a teraz zapraszam pani do mojego mieszkania. Patrz, patrz, idzie z tą szmatą. Dziady. Jedziemy. I zaś ich o wszystko to przejrzał. Tym razem strzelali już łoba. Łeb, łeb. Giwera przy giwerze. To na trzy. Raz, dwa, trzy. Pieron gangster nie strzelał do tego, do kogo miał strzelać. I tak go baba trzeci roz zrobiła za Ala. Szefie, zmiany w kadrach są nieuniknione. Przecież należy do młodych. Bez cóż teraz, nauczyni doświadczeniem, będziemy kręcić filmy o kurach, gęsiach, stażikach, czopkach i chlewikach. Głos Rołta ze Smolonu gangsterka.